Hej, ekipa, witam was w staniu, witam Was w kolejnym epizodzie z Lightyear Frontier na ganku naszego domku. Czy to nowy domek? No zdecydowanie nowe miejsce, w którym postawiłem ten domek, bo jak widzicie, zas postawiłem je na wzgórzu, na wzgórzu, na którym ostatnio się tutaj Prezentowaliśmy, zbieraliśmy surowce. Jesteśmy właśnie na Sosnowych Wyżynach. Tam w dole widać nasze pola oprawne. I zgodnie z sugestią Wladimira, dziękuję serdecznie za podpowiedź, tutaj zasugerował, żeby zbudować farmy bliżej zbiornika wody. I zdecydowanie popieram. To był bardzo dobry pomysł. I dzięki temu tam mamy w sumie 6-8 grządek, które tam ładnie nam. E, będą zasilać i będą pozwalać na produkcję kolejnych, kolejnych ulepszeń do naszego mecha A już tych kolejnych ulepszeń też mamy dostępne, słuchajcie Bo mamy ulepszenia związane w końcu właśnie z pojemnością zbiornika wody Zdecydowanie, chcę to, biorę to, mamy to dostępne Jeżeli chodzi o kolejne ulepszenia, no to tych akurat już będzie trudniej bo jeszcze nie mamy w ogóle rdzeń zasilających chciałem dzisiaj jeszcze zrobić moc niewiarki próżniowej, ale tutaj potrzebujemy dwóch nowych rzeczy, których nie znam, miedziany drut i olej z bulherwki czyli obstawiam, jakąś marchewkę, coś w stylu marchewki musimy znaleźć, więc na pewno będziemy dzisiaj eksplorować, będziemy poznawać tą krainę, więc wskakujemy do naszego mecha, mamy nowe zabawki więc jesteśmy na obszarze sosnowych wyżyn, sosnowe wyżyny znamy że tak powiem słabo, bo mamy surowce. Jeszcze jednego surowca nie znamy tutaj. Zwierzątek jeszcze też nie mamy wszystkich. Natomiast no, sądzę, że tutaj będziemy jeszcze działać w tym kierunku. Mamy przeciążenie, nad którym za chwilę popracuję. Nie ma problemu, proszę się nie denerwować. Natomiast zauważyłem co, na co wpływa nam przeciążenie? Na to, że nie mogę latać, nie mogę bardzo biegać. To jest akurat taka informacja dla tych, którzy by się zastanawiali, co nam może to przeciążenie powodować, jeżeli chodzi o łąki. Tutaj też nie znam wszystkich surowców, ale spokojnie ogarniemy i wymyślimy. Natomiast trzeba tutaj popodlewać, więc poczekajcie, jest to odpowiednio nawodnie, bo tutaj to jest wymagane. Wprawdzie mamy teren jaki mamy. Mamy tę pogodę taką troszkę deszczową. Południe takie zamglone, i w ogóle, i w szczególe. Natomiast no tutaj musimy sobie oczywiście odpowiednio z tym poradzić. Tak, yy, broń się zmieniało. Tutaj mam zmianę broni, tak, broni. Zmianę urządzenia, i które daje nam teraz, słuchajcie, ile mamy jednostek? 80 jednostek wody, słuchajcie, teraz mamy. I to jest 50 na 80 Nie jest to może jakiś ogromny skok technologiczny, ale zawsze to jest jakiś skok technologiczny, który pozwoli nam coś zrobić. Zawsze to jest coś, w jakiś postęp, który. Ja w mojej ocenie jest jednak spoko. Dobra, jesteśmy przygotowani. Jak widzicie, tutaj sobie przygotowałem już odpowiednie miejsca, więc sądzę, że tutaj olej z czerw pusty możemy rozpocząć produkcję, bo mamy tej kapuchy czerwonej, więc czerw pusty jak najbardziej tutaj. Zwiększona wydajność, natomiast zastanawiam się jak można podejrzeć, skąd się bierze ta zwiększona wydajność. Może wy wiecie gdzie mogę zobaczyć yy, tą zwiększoną wydajność Tutaj mamy aluminiowe części, aluminiowe moce, pasze. Tak, chcemy tu paszę zobaczyć. Dobrą paszę sobie zrobię. Sądzę, że. Zróbmy sobie 20 na dzień dobry. Słuchajcie, zabieram to. Fajnie, do, dobra pasza, fajna rzecz. Natomiast, no. Zastanawiam jeszcze jedną rzecz. O co chodzi ze z tym stworzeniem misji? Czy to jest stworzenie jakieś automatyczne? Możecie mi podpowiedzieć powoli tak cichutko, jak delikatnie mi podpowiedzieć o co chodzi z tym tworzeniem misji, bo przyznaję, nie mam żadnego pojęcia, jak mam to traktować. Dobra, co chcę się pozbyć? Chcę się pozbyć wszystkich surowców. E, wszystkich kamieni, to co jest mi niepotrzebne uprawy. Zaraz sobie zobaczę, gdzie mam. Fajnie byłoby, żeby mieć to podpisane. To też zabiorę, bo to się przyda. E, natomiast fajnie byłoby podpisywać te skrzynie w jakikolwiek sposób dostępny. Nie wiem czy to jest kwestia z tych tabliczek stawiania. Prawdopodobnie tak. Tak obstawiam, ale czy ja chcę tym się sensie. Ma... Olej szczerw pusty już mamy, fajnie. Yy, tutaj wrzucimy sobie tą ramę, tu wrzucimy sobie też części aluminiowe. Żeby tego nie dźwigać, yy, ten olej szczerw pusty też wrzucę słuchajcie tutaj. Brakuje mi tej troszkę automatyzacji, żeby jednak to było bardziej, że trafiało do tego miejsca. Ale dobrze, też może za duże oczekiwania mam. Może odrobinę. Słuchajcie, w każdym razie już mogę biegać, więc ja dzisiaj, właśnie jaki jest plan, dzisiaj miałem iść w kierunku lasu żółtego, ale skoro nie mam ulepszenia, żeby oczyścić ten las żółty, to nawet tam nie będę się zastanawiał. Natomiast będę chciał zbadać te terytoria i troszkę może stromego urwiska, bo mało znamy tego stromego urwiska. Tak samo sosnowe wyżyny też dobrze nie znamy, ale już coś tam poznaliśmy. Tam artefakty jeszcze są do zebrania, ale na to według mnie jeszcze wszystko przyjdzie, pora. Mamy strome urwisko. Bulwo. O. O. Słodka pasza. I znaleźliśmy to. Znaleźliśmy to. Tak jest, mamy. Mamy to. Burchewkę, burchewkę znalazłem. No i fajnie. Już znalazłem kolejne rzeczy. To mi się podoba. Zdecydowanie. Tylko ciekaw jestem, czy. Tutaj te zwierzaki, które tu żyją, na tym obszarze. Czy w ogóle jakieś yy, zwierzaki żyją? Tak mi się wydaje, że żyły. Będą chciały tego słodkiego prawdopodobnie. O, tu są jakieś zwierzaki. Bo teraz dla nich gniazdo znaleźć. Lepiej w gnieździe, tak mi się wydaje. Wy co? Chcecie słodką? Nie? Dobra, poszła. O! Widzicie? Ruda miedzi! Ło! Wow. Liściurka daje nam rudę miedzi! Bo i burchewkę, no to już wiem gdzie miedzi szukać. Oto ja tutaj podejdę Wam do. Czasami się, czy to jest dobre. I mamy wykarmiony gniazd. 3. no to fajnie. I co, wy mi teraz dacie surowce? Czy? Wy mi nie dacie surowca? Uuuuu, lepiej się opłaca. Na to wychodzi. Dawać im bezpośrednio, bo wtedy przynajmniej dostajemy zasoby O tu czerwony kwiatek, to zgarnę, z chęcią Żeby po prostu podkrywać Super, a tutaj z tego coś dostanę? Bo rozumiem, że trzeba rozwalić Tak jest Ciach, 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 mamy zbiornik wody, ładnie jest, Ale jest strasznie ciemno, nie wiem, a już jest wieczór, dlatego tak się zrobiło Mimo wszystko, ja na wieczór nie, nie planuję wracać. Oni, nie, nie, nie tak łatwo ze mną. ja chcę tutaj zwiedzać. Tutaj nie ma nic. Odłamki, Godyty. Od razu kamienisty szczyt. Gdzie my jesteśmy? Tu. A to co? Kamienisty szczyt, właśnie. Jak działa ta pompa, jeżeli chodzi o to? to tak rozwalę? E, chyba nie trafiłem w nic. Fajnie. Ło, wąż nawadniający, większy ciśnienie, dobra. Kamienisty szczyt nie ma co iść. To już mamy. O, i tu są artefakty. Strome urwisko, ale nie dolecę. No, nie ma opcji. No to, jak widzicie, strome urwisko ma miedziuchę. Co mnie raduchę dają ogromną. Ale kamienisty szczyt, no niestety nie jestem w stanie odratować. Smutek bez miedziuchy. Nic nie jestem w stanie tu zrobić. To, słuchajcie, no to bawimy się w takim razie. W poszukiwanie miedziuchy. Ciekaw jestem, czy gdy ta miedziucha. Jest miedziucha! Ha! Ha ha ha! A z pytania, czy to jest jakieś fajne coś? Szef. Po prostu, włókna roślina. Okej, okay. ale jest miedziucha. Jest miedziucha! Mamy to! No i to mnie kręci. I to mnie raduje. Ale ładnie ten surowce wygląda. Mimo wszystko nienaturalnie. Jakimś cudem płytki dostajemy, ale ja się tam nie czepiam, ja będę miał z czego robić, to jest najważniejsze. I finalne zadanie jest dla mnie, żeby podkrywać wszystkie zasoby, jakie znajdują się na danym obszarze, tak. To, ale ile tej mieć? Jo. Ja po prostu... Słuchajcie, kręciłem się tu, ale nie wiem, czy to jest kwestia tego, że te surowce nie odkryłem, czy one dopiero pojawiają się po odblokowaniu, oczyszczeniu danego obszaru. Może tak być, bo tak samo aluminium nam się pojawi. Mam wrażenie. Możecie mi ewentualnie potwierdzić lub zaprzeczyć. Yy... Przeciążenie. Super. Fajnie. Co ja mogę? mogę coś wywalić w ogóle? jeżeli tego kamienia nie chcę. Wywal. Upuść. No. i właśnie chcę mieć. No i znowu przeciąży bez sensu. Dobra. Słuchajcie. No to ja w takim razie mam jasność. Nie tak. To tak upuść, mam jasność, że tutaj mamy strome urwisko, daje nam ruda miedzi, no jeszcze jedną rzecz musimy tu znaleźć i będziemy szczęśliwi. A wiesz co, ja tutaj mimo wszystko zejdę, pokręcę się, o tutaj coś widzę, tutaj coś widzę. Co to, to jest? Co to, to jest? Ha, widzicie, odłamki. Tylko tak, jakie ja mam te odłamki. No i właśnie nadal nie wiem. W jaki sposób mógłbym na przykład też jeszcze wycić. Czy jesteśmy w stanie w inny sposób chwycić niż wchodząc do mecha? Bo tej informacji nie mam. Od razu niź równiny. No i teraz będę się rozglądał na nizinnych równinach. OK. Inne równiny nie mają ruda, miedzi, czerwony barwok. Czyli już wiemy, że tutaj być źródła miedzi na tych równinach, a tutaj coś jest do odratowania. Jak to jest problem? Jesteśmy w stanie teraz to ogarnąć? Niewiarka? Chyba nie, nie, za słabi jesteśmy. Jesteśmy za słabi do tego, a przynajmniej wiemy to, to są chwa chwaściory. No i tak jak mówię, tutaj surowców nie widzę, więc tak podejrzewam właśnie Wodę weźmiemy, zapas na wszelki wypadek Tak właśnie podejrzewam, że ta kwestia O Jezu, powoli się idzie po tym, no to lepiej nie iść po tym Ta kwestia, że się surowce pojawiają dopiero się aktywuje, kiedy faktycznie dany obszar oczyścimy Wtedy możemy się dalej rozwiać. No to, 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 ma, to miałoby sens, tak? Zresztą nie miałoby sens, tak samo mamy... Aha, to jest piło. A właśnie, czy ja mogę mieć wszystko zwierzak tutaj nakarmić, bo swoim drogą zwierzaków żadnych tu nie widzę. Nie mogę. Ha, i mamy odpowiedź na moją zagadkę. Znaczy, nie mogę. Bo zwierzaków nie ma, dopóki dany obszar nie jest odratowany. Całkowicie nie mogę nic tutaj zrobić. Czyli surowców nie ma. Nie ma flory, nie ma, ma ruty, nie ma flory, nie ma fauny. W pewnym sensie można tak by to ujednolicić. Niby są jakieś drzewa, no ale to są drzewa, którymi w sumie nic bardzo nie zrobią. No to w takim razie strome urwisko. Tutaj mamy Morchewa. Bur... Przepraszam, burhewa Bur... 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 Łazimy i zbieramy. Tutaj są zwierzaki. O, mamy coś? Oni też dają nam. Oj, bardzo się cieszę. Nakarmiliśmy. Dla mnie lepiej się opłaca, tak naprawdę, karmić pojedyncze zwierzaki, Jeżeli całe gniazdo, bo wtedy dostaje rudy. Dostaje zasoby. Tak mi się wydaje, że to się lepiej, lepiej opłaca. No, tylko bra brakuje mi tej wielkości plecaka, takiego większego udźwigu. My to boli, strasznie szybko się zapełnia, człowiek chce poeksplorować Rozumiem, że wziąłem I żarcie, pasze i w ogóle aż powoli postaram się pozbywać, tak? staram się eksplorować Zbadać te tereny To jeszcze mamy te artefakty, pamiętam były, do zgarnięcia I mamy miejscówkę z artefaktami ja, dzień dobry Okej, okay, rozumiem, że mam tu w takim razie wyjść Połazić Tylko ciekawym, czy jestem, czy mam to łazić tak po prostu No dobrze Tylko nie wpadnij do wody Dzięki No mówię, nie wpadnij do wodu Aha, zapomniałem Że nie mogę skakać, jak jestem przeciążony Okej, okay, piękny nowy dzień, nowe rudy, bardzo fajnie Więc za chwilę wrócimy po prostu ale no wiecie, skoro już jestem w tym miejscu, to fajnie byłoby się tam dostać. Dobrze, więc wychodź. Dobrze, staram się korzystać jak najbardziej. Opa, no to zleciłim bez niczego. No i mamy. Fajne jest to, że artefaktów, artefakty mogę sobie tak po prostu zebrać. 14 artefaktów, słuchajcie. 14 artefaktów tym razem. No to teraz trzeba być bardzo dokładnym w poszukiwaniu artefaktów. Bardzo ważnym, żeby nie robić takich lam, jak no poprzednio zrobiłem, po prostu. Okej. Okay. Bo zastanawiam się, czy właśnie chcę dowiedzieć się, czy zbierając te artefakty faktycznie odsłaniamy część mapy, ta, która jest za wielką wodą. Jestem ogromnie tego ciekaw. Tam finalnie faktycznie tak to działa. Tu nie ma nic na pewno. Mały obszar, więc to jest klaustrofobiczne, można powiedzieć, pomieszczenie. Więc powinno być łatwo nam znaleźć te wszystkie bonusowe gadżety. O, dziękuję. Odłam go, no, ale nic z tym nie zrobię. No, niestety. Tutaj mamy. O, tu coś jest. A to da się wziąć jakoś? Nie, raczej nie. No to ja cóż, pozostaje mi tylko latać i szukać, poszukiwać artefaktów. Ewentualnie możecie mi napisać. Czy chcecie, żebym pokazał pokazywał wam wszystkie miejsca, gdzie te artefakty się znajdują. Czy chcecie, żebym to wszystko eksplorował na 100%, jeżeli chodzi o znajdowanie wszelkich wszelkich skarbów. Czy Was w sumie to mało interesuje, jeżeli chodzi o artefakty? I wolicie, żebym pokazywał, jak się buduje, jak się eksploruje w ogóle bez żadnych poszukiwań, a te poszukiwania po prostu Wam wycinać? To jestem, zostawiam Wam tutaj pytanie do odpowiedzi. Jestem ciekaw Waszej opinii. Natomiast ja te artefakty, mówię teraz, postaram się na szybko względnie to. Szukać. Żeby to nie było jakoś. Za długo nam no tu nie zeszło z tym tematem. Ale to są fajnie tutaj rozrzucone po kolei. Już mamy 6-7. Jeszcze połowa. No to nawet szybko chyba idzie. Tak mi się wydaje. Tu jest woda. No właśnie. Tutaj w chwilę jak jest woda. To wiemy, że przynajmniej tutaj już żadnego artefaktu nie znajdę. Tu też. Plus jest tego, że my nie możemy pływać, że wszystko co jest ukryte jest poza wodą. Jakby miałoby być coś w wodzie, no to już byłoby e, tego więcej, zdecydowanie więcej, ale tak, czy tam na pewno wszystko? Ja sobie tu wejdę, tu się nigdzie nie da więcej wejść, a no, wygląda, że z tej strony mam wszystko. Ja bym takie tuby um mógł zbudować swoją drogą. A to jest to miejsce, dobra. Ja się upewnię, żeby nie było, że faktycznie gdzieś coś przegapiłem. Gdzieś czegoś nie kliknąłem. Wolę się upewnić teraz dwa razy. Tutaj nie ma nic, nie świeci. Nie. I no, tutaj wygląda, że mam czysto. Dobra, w takim razie ja przegrupowuję się dalej. Przegrupowuję się na kolejny część tych ruin. I mam nadzieję, że wszystkie te artefakty finalnie znajdę. Oczywiście mógłbym? Paść do wody byłoby szybciej. Ale no, bez przesady. O, i tu są kolejne artefakty. Dobra, czyli tu 7 było, a tu będzie też drugie 7. Jak mi się wydaje, że tak powinno być. No i finalnie gdzie, wszędzie. O, jakaś miska. Wszędzie powinienem móc dojść o własnych siłach, nie z pomocą mecha. Przynajmniej taka jest sugestia. Bo mech się raczej tutaj nie mógłby zmieścić. Mamy 9, tu już mamy 10 i jeszcze tylko 4. Kurczę! Dzisiaj ze lepiej to leci. Kawałek papieru. No fajnie, że te artefakty finalnie też wyglądają troszkę inaczej. Choć widzę tekstura finalnie. Po rozkopaniu tuż zaczyna się powtarzać. O, takie tuby, jakbym mógł budować, to już było być, na przykład do badań. 11. 11. 11. Tak jak no nic włóknę nie zrobię, oczywiście, że nie. Z tego, że sobie odsłonię teren. O no nie, tego, z tego nic nie zrobię. 11. <laughs> szef. O! krzew kilofem. Nie? Super. Dobra, słuchajcie, ja się porozglądam. Bo widzę, że teraz już się zaczyna trudniej. Jak znajdę. Oczywiście o tym poinformuję. Póki nie wiem, jaka jest finalna Wasza decyzja. O, a propos. 12. Jeszcze tylko dosłownie dwa artefakty. Mam. 13 artefakt w miejscu, gdzie skakaliśmy po takim moście. Pod tym mostem 13 artefakt. Nice. Mamy to. 14 artefakt centralnie koło mojego mecha, zaraz przed tą sadzawką, można powiedzieć. Mamy to. 14 artefaktów. I zobaczmy. Podziemne laboratorium. Lokacja odkryta. No i zobaczmy w takim razie, gdzie to jest podziemne laboratorium? Czy jest to na mapie świata jakoś zawarte? Dobre pytanie. Czy to jest to? Nie. Słuchajcie, to nie będzie to. W takim razie jest ta lokacja gdzieś indziej. Dostępna tylko pytanie, gdzie, w jaki sposób można ją odkryć? Czy mamy tutaj jakieś podpowiedzi? Raczej nie, raczej nie, w każdym razie słuchajcie, mamy 14 artefaktów, możemy stąd śmiało już wychodzić Czyli prawdopodobnie to nie odkrywamy nowej lokacji na mapie, tylko to się nazywa podziemne laboratorium A tamta lokacja, którą odkryliśmy na mapie, jeżeli chodzi o Las Żółty, to było miasto i to by wiele wyjaśniało No dobrze, szkoda, szkoda Że tak tutaj nie odkrywamy nic z tego miejsca Ale artefakty robią swoje Dobra słuchajcie, mamy to Obeślijmy dookoła Jeżeli chodzi o strome urwisko Rozładujmy to co mamy Na plecaku I bierzmy się za przetwarzanie Bo jest co robić, łąki witamy serdecznie Łąki welcome tu, Tak, dobrze W każdym razie, tak mamy nowy dzień Miałem jeszcze zebrać trochę tej miedzi, ale sądzę, że i tak troszkę je zebraliśmy. Nie jest tak wcale źle. Tak. Podlewanie. Zdecydowanie musimy podlać. Daleko nie ma. o Tu jest na przykład zwierzaki, które chcemy też nakarmić. To, które będzie tam na rękę. Hello! Witam. No, poprosimy surowiec. No właśnie, dostajemy poliegody, więc w sumie dla mnie to jest lepiej dawać im osobiście. Ewentualnie możecie mi napisać. O, tu dostaję np. aluminium. Więc jednak mam wrażenie, że dawanie im osobiście żarełka jest lepsze, niżeli e, dawać do gniazda. Choć z drugiej strony gniazdo to automatycznie nam aktywuje. Na przykład surowce się w ogóle szybciej generują, tak? No to też można tak to traktować. Ale możecie mi napisać, co według Was jest lepsze? Do gniazda czy normalnie... E, Ból mamy to. Jedną dostałem dosłownie, czerpustę też rzućmy. No i tutaj rzucimy. E, tu jest aluminium. To, jeżeli to jest aluminium, to proszę tu. E, I tutaj mamy, mamy rudy. Tak, tu jest miedziucha. A to miedziuchę to chcemy tutaj. Nie, przepraszam, miedziany drut. 2, 3, 4, 5. Zróbmy na razie 5, bo nie wiem ile w sumie tego potrzebujemy. Surowca. Aluminiowa elektronika, o coś nowego, to też sobie odblokuję. Tak, i to mi odblokuje kolejne rzeczy, mam nadzieję. Szybko, przynajmniej montownie szybko działa, więc to jest super bonus. Natomiast ja bym jeszcze tak porzucał to, to co mamy. Aha, poligodę, to, to zrobimy olej, normalnie. To, to z poliagód To powinno mi uznać z magazynu, mam nadzieję. Nie wiem w sumie czy tak to działa, ale będziemy testować Więc jeżeli ja rzucam, nie paszę tylko Chciałem zebrać, rzucić Kurczę Tu, to rzuć, paszę mi oddać e... Nasiol, nasione to nie, miedziany drut to rzućmy A się będę wracał, no trudno e... To rzućmy Elektronika roślinki dobra to mamy to mamy a tylko że w sumie rudy tutaj nie chciałem rzucać, żeby to jednak było uwzględnione że tutaj rudy tam tam inne zasoby tutaj ogólnie chcę nasiona ale mamy to słuchajcie pozbierane jest to jest Poligłudki odpalimy tutaj i poligłudki odpalimy tutaj, bo też się to przyda do robienia pasz. A póki co zbieramy polijagódki słuchajcie, zbieramy poligłudki. Ładnie, ładnie się plony zbierają. Czyszczymy, słuchajcie, czyszczymy. Nasze uprawy ładnie czyścimy, elegancko. Tu jeszcze są niegotowe, ale to się ogarnie. Natomiast teraz trzeba zasadzić. I tak, ee, chcemy zasadzić ee, marchewy. Na razie marchewy. Zobaczymy jak w ogóle długo marchewy będą elegancko i jeszcze raz ciach 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 kapusta wiem że na przykład dzień dłużej potrzebuje okej okay, a tutaj już da, damy dalej to żeby nam tu jeszcze troszkę poli jagód odskoczyło Szybko, szybko to idzie. Przyznaję, przyjemna jest to robota. Jeżeli chodzi o w ogóle sadzenie. Podlewanie. Już mamy ogarnięte, super. Teraz z działko wodne. I lecimy z tym koksem. Ciach. U, ale tu też trzeba równo trafić, bo też. To, że. Widzę sobie, nie podlam równo. To przez to tak mi tak słabo. Mogło wyrosnąć. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, jak podlewamy. Pek. O, na przykład tu mi nie podlało. Ciach. No Ale jednak zwiększy zbiornik już robi robotę. Więcej pól możemy obsłużyć. No i faktycznie tutaj. Nasz kolega w komentarzu dobrze napisał. Żeby jednak blisko to wszystko stało. Bo im dalej tym więcej biegania i więcej biegania tym więcej zamieszania. Już podlewałem chyba. No dobra, słuchajcie, mamy to, mamy to. Ja tutaj na razie jeszcze tylko dopełnię po drodze wodą i lecę ulepszyć i może, może będziemy mogli już polecieć dalej. Natomiast sosnowe wyżyny to też chciałbym tutaj zbadać, odblokować. No na pewno chcemy odblokować jak najwięcej, oczyszczać tych terenów, bo dzięki temu ta brama może się nam finalnie odblokować, a co ona powoduje? No dobre pytanie, dobre pytanie co ono powoduje, natomiast zobaczmy tak, tutaj mamy to Aluminium elektronika, rdzeń zasilający tego nie mamy i czysta soczewka, tu są jakieś, wow Czerwony py pył kryształowy, też tego nie mamy O ale moc piło ostrza już możemy sobie, ale z tylko sobie zblokujemy Tutaj mamy to Olej z Burherwi i moc żniwiarki sobie odblokujemy, czyli Burherwia sobie odblokujemy i będzie fajnie. Olimywa rampa wyznaczenie trasy. Można by mechanizować tworzenie ścieżek na ziemi. Ścieżek na ziemi? What? Nie wiem, ale to ciekawe wygląda. Olej szczerpuste Oli Olej szybko Szybkość spintu. To te rzeczy, czyli Burherwia. Burherwie musimy odblokować tak potężnie. By dalej dalej tu ogarniać, ale póki co, słuchajcie, skoro tutaj jeszcze mamy, bo tak, łąki, tutaj mamy surowe wyżyny. Jeszcze jeden surowiec, tutaj mamy jeszcze też jeden surowiec do odkrycia, i na łąkach też jeden. Kurczę, dobra pasza, i tu też artefakty są do zebrania. Jakiś skarby jeszcze są, Zdają się o co chodzi z tymi skarbami. Tych skarbów jeszcze nie znamy. Nasze czerpusty nie potrzebuję na razie. Nie chcę sadzić na razie czerpusty. Tutaj jeżeli chodzi o poskiwanie, słuchajcie, surowców, odkryłem. Że pieniek daje nam kolejny surowiec. Daje nam twarde drewno. Tutaj do tego się nie mogę wbić. Więc to są właśnie chyba pieńki. Które dają nam zabawki. Więc fajnie by było. Fajnie by było, naprawdę. Móc. Um, o, tutaj mam kolejne zwierzaki. I to są... RUKO... RUKOR O, coś dostałem. Co mi, mi dajcie? Kamień! Seriously? Ła, co mi tutaj pełne. Dałbyś coś lepszego. No kamień mi dają. No wiecie co, wstydziliby się. Ale widzę, że gniazdo jest pełne. Dobra. I tutaj mamy. Uuu, kolejne. No, to co słuchajcie, szybki znowu przegląd w artefaktach jeden z dziewięciu mam, więc to sądzę, że też pójdzie szybko. Tu już mamy dwa. To jest mała powierzchnia, więc tutaj mam nadzieję, że jest mała powierzchnia, przynajmniej tak to wygląda. Dwa artefakty, tam na górze widzę trzeci. No, faktycznie to jest przygotowane po to, żeby łazić osobiście, a nie mechem. O, już widzę. O, już mam trzy na, gło na horyzoncie, więc mamy trzy. A mnie na górze to będzie 4. Czy to by się jakiś ewentualnie kompas, na przykład, że się zbliżamy do jakiegoś artefaktu, to by się było ciekawie skamieniałe jajo? Nie wiem, ale biorę to. Kamieniałe jajo. Mechu. On nadzieję. O! Skamieniałe, surowy jest odkryty Huj, jak ładnie zebrał. Tutaj nic nie mamy. Zeskakuję, tu, bo tutaj widziałem. To jest pięć. Widziałem więcej, czy w końcu nie? Zaraz zobaczymy tutaj do środka, bo tu widziałem wejście. Łodziń dobry. A, tego nie mogę zebrać. Nie. bo też nie czy grzybki są nie do zbierania. Tu mamy kolejny 6. Jeszcze zostaną nam 3. Jeszcze zostaną nam 3. Tu mamy 7. Fajnie, kawałek mapy jakiś. Zostało nam dwa artefakty, o złożę węgla, dzień dobry Tylko Oczywiście ja muszę tak to węgiel wysiadnąć stąd Rozumiem, że innej metody na to nie ma Ale odkryliśmy surowiec, no i fajnie Mamy węgiel Tutaj mamy dziwne krzaki. Szukamy artefaktów. I się my te artefakty pochowały. Jak teraz potrzebne. 7. 2 artefakty, słuchajcie. Dwa artefakty jeszcze. Które mogą iść finalnie też. iść tu. Bo to jest w okolicach tego terenu. Znaczy, tam gdzie jest muzyczka. Tam należy szukać artefaktów. Tyle wiem. O, mamy. A propos 8. Póki ja muzyczka gra, to możemy tutaj szukać. I mamy dziewiąty. Dziękuję. Tak, raczej szybko poszłam. Wiem, mało artefaktów dobrze schowanych, tak? Mamy. I lokacja Tama. To jest Tama. No bo jakaś dziwny stół, czyli dziwny stół nam on odblokowało. To jest finalnie Tama, słuchaj. Ciekawe, ciekawe. Artefakty 9x9. Zobaczmy na mapie, jak to wygląda. Poliego print w niebieski ba, ba, bie, kwiat. Dobra, czyli odkryliśmy wszystko, co można było odkryć. Przynajmniej jeżeli chodzi o sosnowe wyżyny. Tak fajnie. Tylko jak węgiel produkować? Uuu, to będzie ciekawe. W takim razie jeszcze tutaj pozbieram sobie surowców i mam nadzieję, że za chwilę zobaczymy, co z tej marchwy nam e, bulwoma, burchwy, burchwy, to jest burchwa. A tutaj przy okazji dam Wam. U. Możnego. Czerpusta. O, no to jest super. I tak się opłaca ze rzekami handlować. Ja im daję paszę, oni dają mi surowce. Mi to pasuje. No może teraz mniej, ale finalnie Wiemy o co chodzi. Kolejny poranek, ja jak zwykle przeciążony, przedźwigany Ale zadowolony, plony według mnie Testowanie, wartościowy zbiór Wartościowe rzeczy, które pozbierałem Tutaj porzucamy, wszystko co chcemy, jeszcze to trochę dorobimy e, Oleje, butle, co się da to wywalamy Tutaj do magazynu, no, no nie, nie tutaj, tylko tutaj tak, tutaj to było e, Miało być niżej, kurczę, no i właśnie jest to, że Nie, tu miały być surowce i surowce jest spoko, bo akurat Surowce mogę porzucać, rudy mamy. Dlaczego mi się to kabelki. właśnie no to chcę to porzucać. Aha, bo to jest pełna skrzynka. No i właśnie, to jest pełna skrzynka. No ale dobra, słuchajcie, mamy to. Aluminiowa cio... część i aluminiowa elektronika. Dużo fajnych zabawek. Dodatkowa kwaśna tam, pasza słodka, pasza wskoczyło. E, natomiast, no to chcemy jeszcze marchewkę zebrać. Ale z zanim marchewkę zbierzemy, to jeszcze zbierzemy sobie czerw pusty trochę, bo jest tego zdecydowanie trochę. Rozumiem, że marchewa jeszcze nie jest do zebrania Nope, jeszcze nie czas na to, natomiast już widzę, że Jest szansa, żeby jednak faktycznie to już ogarnąć, tak czy siak Słuchajcie, mamy Odkryte, jeżeli chodzi o mapę Mamy sosnowe wyżyny węgiel Giel? Sosnowe wyżyny, odzdobyliśmy węgiel I to samo się pojawiło w łąkach I stromych urwiskach Aha, czyli to finalnie węgiel jest na wszystkich tych rzeczach, wszystkich tych objomach. E, no dobrze, no dobrze, dobrze, no to przynajmniej wiemy, że jeżeli chodzi o surowce, wiemy wszystko. Zwierzątka też wiemy wszystko. E, I tutaj zwierzątka są trzy, i tu ze strome urwisko też. Tu skarby 2 na 5. Uuu, czy jest jeszcze jakieś skarby? Tam były? No powiem wam, się, że teraz to ja już nie wiem. Czy finalnie jakiś skarb jeszcze tam był? Nie wiem, może mi podpowiedzieć, jakie skarby tam znalazłem. Mo a może go. A, chyba, że chodzi o te geo. geo coś tam. Georyty? Może o to właśnie im chodzi. Może tak być. W każdym razie, chodzi. Ja muszę e, zebrać się troszkę jeszcze podlać. Więc troszkę zabawy farmerskie, jak zawsze. Standardowo, brakuje mi brakuje mi informacji w jakim sposób, na przykład żebym mógł sobie podpiąć na przykład badania. Bym mógł sobie podpiąć badania, na przykład, że chcę zrobić te badania i takie, takie surowce mi są potrzebne. To wtedy na przykład bym wiedział, że o, potrzebuję to, to i to. A tak to się muszę troszkę przyznaję, zastanawiać, z czym mam startować i gdzie. Kapucha, kapucha potrzebowa mi kapucha. Super, i jeszcze tu jedna kapucha, i to podleje od razu. No i mamy, mamy w 100%, tak sobie, tak mi się wydaje. Tu już pozbieram. No, jestem przyciążony. No, bywa. Co ja zrobię? Jestem ciągle przyciążony. Ale cały czas chodzi, cały czas. Bo tyle po prostu się za sobą i Są właśnie to są te ge... odłamki, geodyty, tak. Bo są jakieś rzeczy za kasę. I powinienem, a propos. Dawno już temu handlarzu postawić. Powinienem postawić, ale jakoś tak. Nie stawiam. Nie wiem, widzisz co? Ja sobie może, jednak, wezmę jeszcze zasoby, jakie mam. Wszystko, co mam, bo jednak tam jakieś nowe rzeczy po się pojawiły w panelu budowy, więc może nie jagody, tylko bardziej zasoby. Będę mega przeciążony, ja wiem. Ale to się później wróci. To zabieram, to zabieram. Wszystko zabieram, co się da. I idę. W oni jakoś specjalnie nie chodzę, ale na pewno biec też nie mogę. No idzie to swoim tempem. Swoim drogą też ciekaw jestem, czy mogę ten napis na przykład jakoś zmienić. To byłoby fajna opcja, żeby na przykład zmienić i tam na przykład swoją rejestrację tak wstawić. Nie, może ewentualnie macie jakąś podpowiedź, może gdzieś tutaj jest. Da się to jakoś zmienić. Dziennik, ekonomia, tu ekonomii. Aha, i tutaj są ceny. A, no już wiem po co to. Po co te, ta ekonomia tutaj. Widzimy jaka jest cena obecnie surowca. No właśnie, że ja jeszcze do tej pory nie postawiłem lądowiska to jest dziwne. No ale dobra. Siadamy tu. Zobaczmy. Ej, yy, chciałem, no nie, wróć. Chciałem na haki go postawić. Chcę tutaj kolejne upgrade'y. Yy, to, czer to nie. Czerwony pył kryształów, no to tego nie mam. To mam. Olej z herwy. to jeszcze muszę popracować na tym. Aluminiowa rama, aluminiowa elektryka, czy 5. Stwórz misję. stworzenie misję w trakcie. chcesz montować, yy, monitorować? Tak, ok. Czy może jakoś jednak jest monitoring misji, ja chcę to. To chcę też zobaczyć. To na pewno nie mogę. Eee, tego nie mogę, to bym chciał jeszcze zobaczyć. Tak, chcę zobaczyć, jak wgląd kwestia tego monitorowania. I tam bym chciał zobaczyć, tak to są jakieś zobaczyć. I gdzie są monitorowania? A tu jest to monitorowanie. No, i o tym właśnie mówiłem. No, i właśnie o tym mówiłem, żeby jednak z tego korzystać. Dawaj, no słuchajcie, chcę zbudować coś. Wow, prasę do kwiatów i kruszorka, kruszy materiał, by tworzyć nowe surowce. No, i to zmienia pozostałe rzeczy. Stacja pogodowa, określająca nadchodzą pogody no i chcemy to lądowisko dla kupców, oczywiście za chwilę będzie budować, beczka, kolejna, domek nie ma nic Tu jakiś dziwny znak, ok, czy to jest jakiś znak nie z tego świata, jakieś zabawki, co tam mamy, dziwny stół, jakieś malowanie Bramka, tyle w żeby prawie sport Domek dla ptaków, a ja bym chciał tą bramkę przecież, ale to muszę widzę w zasięgu ustawiać Obróćmy OK. I rzućmy surowce. A widzicie, jednak wymaga od nas. No i dzięki temu sobie podnosimy. Dostaniemy przyjaciel zwierzę. Kermione zwierzęta mają szansę wykopać dodatkowe surowce. No właśnie. Na tym nam właśnie bardzo, bardzo pole zależy. Postawmy jeszcze coś ekstra. Ja tu musimy mieć ramę. To jak na bale To jest twarde drewno, to jest do zrobienia. Tu są te rzeczy, to jest średnio. To idziemy po twarde drewno. Nie krzyż mi, bo ja twarde drewno potrzebuję. Czyli muszę, nie kłody, tylko te. Dobrze, kłody muszę pozyskać. Tylko nie te leżące, tylko te. O, właśnie te tu. Piękki, przepraszam, to są pięknie, nie kłody. Kłody to leżą, tak? Dobrze, mamy to. No zabierz. Eee, weź. No weź, no super, wziął. Super. I się zaklinował. Super, nie? I ja teraz to rozumiem, że to powinno mi pozwolić. tak jak na bale, ha ha, ha 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 i będzie fajnie tak jak na bale, Kurczę, fajnie się to przyciąga ale tak mi to nie na rękę jednak to przyciąganie w tym miejscu o proszę mi to zbudować i mamy to przyjaciel zwierząt i teraz warto będzie zwierzaki tym bardziej ogarniać, a dziw by nam bił no i super a ja w takim razie czy ja nie fiknę tędy Zapomniałem, że nie mam latania no, i ta, mhm, mm dobra. Wy tak, to ja tak. Proszę mnie to odblokować. I to już dziękuję. O, jeszcze bardziej się przyciążymy, jak gdyby było za mało. Czyli mamy. No ale faktycznie te odratować niż inne to tamto. Wiecie, co to trzeba będzie odblokować? Od... Czy ja mogę w ogóle to wyłączyć, żeby te powiadomienia nie były? Dziennik Aha, to odla, od lat, od, od ratu, dobra, to mamy i mamy. Teraz wiemy, co musimy zrobić. Czyli Olejsburg Harvey. No, tego tak czy się jak nie przyspieszę No, nie mam jak. Czerpustę za to mogę zrobić na potęgę. Więc, czerpustę na potęgę robimy. E, aluminiowa rama i elektronika. 1, 2, 3, Mamy. Halo. No tak, jestem przyciążony i nie chcę zbierać. To jest smutek. Jak mogę to już porzucać. Tu są nasionka. Więc to zabieramy z nasionek. tutaj coś mam włożone. Tu mamy ród. O, to to mogę rzucić tu. To jest to, to samo tu. Kamień nie mogę rzucić. Aha, bo tu się już nie mieści. No. no i węgiel. Nie właściwie to węgiel. Kamień to jak kamień. Kamień to jest bardziej budowlany. Więc out kamień, a węgiel tu rzucę. O, i to ma się bardziej. Tak samo fajnie, jakbym mógł tu aluminium rzucić. Mogę, ale nie wszystko. No to zawsze jakieś coś. Więc y, mamy. Aluminiowa rama 4 i aluminiowa elektronika 5. 3, 4, 5 A, wystarczyło 3, ale to się jeszcze dorobi Powiedzmy, dlaczego to nie, od razu nie zbiera? Dziwnie. Dobra, mamy to. Olej herwia Miedziany drut, więc jeszcze trzy druty miedziane. Raz, dwa, trzy. Mamy to, ładnie. No i, co, i, i dlaczego to się nie zbiera? Nie wiem. Dobra, no i kolejne rzeczy, które możemy podać, tą kruszarkę, bym jeszcze chciał postawić. Tu, tu, tu i to jest tak. Prasa do kwiatów, miedziucha. aluminium Ale właśnie, to jest to, że do budowy to ja potrzebuję mieć surowc przy sobie. To jest dziwne, ale. Dobra, nie będę czepiał. Prasa do kwiatów. Musi być to, żeby była chyba wydajność, właśnie o to chodzi. Jak mi się wydaje przynajmniej. Mamy prasę do kwiatów. Pomaluj mój świat. Znajdź barwę kwiaty. Barba czerwona. Proszę bardzo. Niebieska. I mamy już dwa kolory. Jak fajnie się miesza. <laughs> Dobrze. Dobrze. A teraz jeszcze chcemy zbudować kruszarka. Ale kruszarka. Ale no właśnie. Kruszarka nie jest podpięta pod wiatę Ale i tak kruszarkę budujemy. Myk mamy to. Proszę bardzo. I kruszarkę co mogę? Czerwony, pył kamienny. Uuu. I trując sobie rodniki mogę przerobić. Nardzyń zasilający. Pył kamienny na glinę i przez szkło. Słuchajcie, to, zrobię sobie tego, tego i tego. I zrobimy sobie wszystkiego po trosze Fajnie. Podoba mi się to. Podoba mi się to. Będę sobie odkładał nowe recepturki. Zdecydowanie nowe recepturki. Słodka pasza. Ból No nie. O już mam? już mam. Farba czerwona. Wskoczyły nam. Pierwsze zabawki. No to też będzie się trochę przetwarzało. Ale fajnie. Olej w czerpusta. Olej polijagody. O, słuchajcie. Świetnie. Bo to wszystko będzie do pasz potrzebne. A my później z tą paszą będziemy zasuwać. No i to mi się zdecydowanie podoba Mamy kolejny dzień, niestety ogromnie, ogromnie leje I słuchajcie, nasiona chwastów? Co to proszę jest? Proszę tutaj... Wiecie co? Problem, problem Czyli są wydarzenia losowe nasiona chwastów I to mi się średnio podoba Bo nasiona chwastów, co robią? Będą nam dewastować Oczywiście trzeba wziąć naszą wciągarką tutaj zasięg musi być i wszystko Nie ma prawa nic tu wylądować W takim razie musimy pilnować naszego ogródka naszego Okej okay, ciach Czyli mamy po prostu ataki Ataki na naszą farmę Musimy się w takim razie tych ataków Pozbywać ona chwastów no, inwazje tutaj sobie robią Czyli trzeba się też tutaj umieć obronić No ale słuchajcie póki co walczę Mam nadzieję, że dzielnie. Już miałem kończyć, słuchajcie. Już miałem kończyć. Pochwalić się. Widzicie, jakieś chwasy tutaj wylazły. Hej, okay. pozbierałem, przykleję, jakieś rzeczy. Mamy. Zaczęłam chwastów, groźne zadarzenie. I fajnie. Ale finalnie, fuf, udało się. Udało się. Słuchajcie, marchewki? Nie. Ból herwa. Przepraszam, bul herwy. Jeszcze rosną, czyli nadal za mało. Natomiast, jak widzicie, mam teraz już trzy rządki, trzy grządki będziemy trzeba to na tym popracować, ale póki co jeszcze chcę zobaczyć to co udało nam się zdobyć zanim skończymy ten epizod Odblokujemy sobie pewnie kolejne Czerwony pył kryształowy eee, Nowe przepisy wskakują, jak widzicie po prawej stronie Pył kamienny Czyli szkło nam wskakuje Mieszanie kolorów Trilądz nowy przepis rdzeń zasilający Nowych mnóstwo zabawek, oj dużo zabawek, więc kruszarka. No robi robotę. W tym razie jak tutaj jeszcze pył kamienny. Trący zarodnik w końcu się do czegoś przyda. Tutaj kolejne farby, także blokuję farbę niebieską. Yy, i Fioletową farbę już mogę zrobić. Oj, fajnie. Więc możemy przepis na. nie mam wejść? Dziwne, że nie w ogóle nie pozwala mi zrobić tej farby, ale mniejsza o to. W każdym razie, jak widzicie, jest ciekawie, bo oprócz zwykłej eksploracji, oprócz zwykłych tutaj zabawek z farmieniem, to jeszcze trzeba odpierać ataki ataki dziwnych, złych mocy, złych chwastów i w ogóle złego wszystkiego co tutaj mamy, no i ostatni jeszcze pył tutaj się oblokował, pył kamienny, no i trujący, aha bo to pył kamienny, dobra nie chcemy pył, tylko trujący zarodnik, chcemy przerąbić 28 sekund, w każdym razie sądzę, że to co udało nam się dzisiaj zdobyć to co udało nam się dzisiaj odkryć, to jednak jest na bogato Tutaj kolejne rzeczy posadzimy. OK, 3, i tutaj trzy, tu, nie tu i marchewy jeszcze Trz, dwa, jest tutaj kolejne rzeczy oczywiście rozsadzę jak leci, ale później finalnie chcę faktycznie zrobić tak, że trzy grządki to jest jedna uprawa, trzy grządki to jest druga uprawa i trzy grządki to jest trzecia uprawa. No i finalnie tak chcę do tego stopnia doprowadzić. Na razie sadzę jak leci. Ale w przyszłości troszkę chcę to usystematyzować No i mamy trujący zarodnik, to jest farba A z mojej strony, słuchajcie, to tyle Jak widzicie, muszę jeszcze spola, sporo oleju z ból... 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 bólchewki Bólchewka, kurczę, jest to jest trudne słowo e, Połyskać i dopiero wtedy będę mógł ruszyć dalej z naszą zabawą Więc wyprawa do tego wielkiego drzewa jeszcze jest przed nami W każdym razie, mam nadzieję, że wam się dzisiejszy epizod zdecydowanie podobał bo było troszkę tego odkrywania. A jeżeli tak, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu, pozdrawiam Was w staniu. Na razie, hej!